Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem ja, czyli Malczumistrz. Dzisiaj jedziemy z tematem, nagrywam kolejny odcinek Anime Plus, ponieważ po prostu idzie no, nawet nieźle. Po 9 dniach mam już ponad 50 wyświetleń, także nie jest źle. Myślę, że to będzie dobra seria. I no, zapraszam wszystkich do oglądania i komentowania i lajkowania pod filmikiem serię Anime Plus. Dzisiaj bierzemy na ruszt mangę anime Fairy Tail. I od razu na wstępie powiem, że właśnie... Czekajcie, coś mi... O dobra, jest ok. Na wstępie powiem, że autorem mangaką mangi anime Fairy Tail jest Hiro Mashima. Także to jest autorstwo Hiro Mashimy, ta manga. No i manga anime jest dosyć podwalinowym protoplastą bajek mangi anime. Nadal bajka anime manga Fairy Tail dzierży jedno z pierwszych miejsc elitarnych, jeśli się mówi o bajce anime jako stricte bajce anime. To stricte właśnie bajka Fairy Tail protoplastuje i przoduje zawsze w statystykach, jeśli chodzi o miejsce. To tak lokuje ją tak między drugim a trzecim, czwartym miejscem. Zawsze na tym miejscu patrzyłbym i lokowałbym tą bajkę anime, mangę Fairy Tail. Ale powiedzmy wkrótce, czym charakteryzuje się bajka anime Fairy Tail? Otóż to jest to historia różnych osobowości, stricte czarodziei, magów, mistyczek, czarodziejek, ale bajka zaczyna się od historii, poznajemy historię Lucy Hartfili, która ucieka z domu, nie zaznając zbytnio miłości od ojca, który po stracie żony matki pogrążył się trochę. Nie była to jakaś tam patologia, moi kochani, ale po prostu Lucy poczuła, że woli uciec z domu i dołączyć do jakiejś większej grupy, niż siedzieć w domu z ojcem. Po prostu bunt nastolatki, tak? Ktoś by powiedział. No ale więc, moi kochani... Dobra, jestem z powrotem. Moi kochani. A więc tak, bajka manga Fairy Tail opowiada historię stricte magów, czarodziei, mistyków, rycerzy magicznych i inne takie, ale głównie magów. Drugą podstawową postacią w tej bajce anime jest oczywiście Natsu Dragneel, słynny Dragon Slayer, czyli łowca smoków, czyli Dragon Slayer. I na początku bajki anime tych dwóch osobowości, czyli Lucy Hartfilia i Natsu Dragneel, się poznają. I później tam po prostu mają różne przygody, ale stricte Natsu zabiera Lucy do gildii Fairy Tail. I to właśnie dzięki niemu Lucy dołącza do gildii Fairy Tail, bo tak się akurat złożyło, że trafili jedno na drugie i jedno drugiemu pomogło i jeden drugiemu kulki klepie. Dobra, także moi kochani, potem poznajemy inne postacie z gildii Fairy Tail. Poznajemy Gildarca, inne postacie. Poznajemy Grey Fullbustera, poznajemy Greya Fullbustera i Erzę Scarlet. Juvie poznajemy. Poznajemy Wendy, Carle, Happy'ego i inne różne postacie. Wraz z rozwojem arków bajki anime poznajemy nowych przeciwników gildii Fairy Tail, czyli są to na przykład mroczne gildie, są to terroryści z przeciwnego królestwa, są to zawiłe arcy, starożytne postacie z mitologii smoczej, jak Aknologia,
Poznajemy też różne przygody gildii. Gildia się ma raz dobrze, raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze jakoś jest gildia Firetail wszędzie. Poznajemy inne gildie, takie jak Blue Pegasus, tak? I etc., etc. Jest tego mnóstwo i bardzo dobrze się ogląda bajkę anime Firetail. Jest to dosyć przyjemne doświadczenie, dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do oglądania bajkę Firetail, na przykład na wbijam.pl albo na innych stronach, jakich znajdziecie, takich będziecie mieli. Ogólnie bajka i manga anime Firetail opowiada różne historie różnych postaci, głównie Natsu Dragneela i Lucy Hartfieldi. Głównie właśnie te perspektywy opowiadania bajki, historii, anime stricte zawężają się do perspektywy z persony Natsu i Lucy Hartfieldi. Potem w międzyczasie dochodzi historia Erzy Scarlet, czyli takiej Tytanii, i Greya Fullbusters, i po kolei poznajemy historię drużyny Natsu z gildii Firetail i poznajemy inne różne gildie oraz historię, oraz królestwa, tak? Oraz królestwa. Ogólnie miasto docelowe z gildii Firetail to jest miasto Clover, królestwo Clover, miasto Clover, i po kolei tam w tym mieście i w tym królestwie i dzieją się historie i przygody związane z gildią magiczną Firetail i obecnymi w niej magami. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do oglądania gildii, do oglądania magii, przyjemności i pozytywnej radości z bajki, anime, mangi Firetail. To byłem ja, czyli Malczumisz, a to było Anime Plus Firetail. Zachęcam, bardzo fajna bajka. Zachęcam, dajcie znać w komentarzach, lajkach, dajcie znać pod filmem w komentarzu, dajcie lajka. Zapraszam was bardzo serdecznie. To było Anime Plus, a to było Firetail. Bardzo fajna bajka anime. Zapraszam do oglądania Firetail. To byłem ja, czyli Malczumisz, a to było Anime Plus Firetail. Cześć!